Bartosz Mścichowski pyta, co dodaje pakiet F-Sport? Na pewno niestety nie mocy. Dodaje bardziej wyglądu i uroku temu autu, a dokładnie mamy tu 18-calowe felgi. Akurat chwilowo nie wyglądają aż tak imponująco przez tą słomę, ale taki już był ten przed chwilą test. Następnie mamy dużo zmian w środku. Mamy tu też taką siatkę charakterystyczną na grillu, która też wygląda moim zdaniem bardzo dobrze, a teraz zapraszam do środka, bo tu już jest reszta zmian. Po drodze możemy obejrzeć różnego rodzaju plakietki z napisem F-Sport i inne takie wyróżniki. Natomiast tu w środku znajdziemy sportowe fotele. Znajdziemy bardzo charakterystyczną kierownicę również z pakietu F-Sport. Znajdziemy też aluminiowe nakładki na pedały. No i również usztywnione zawieszenie. Aqua pyta, jak to auto wybiera nierówności i jak sprawdza się skrzynia biegów. Jeśli chodzi o zawieszenie, to ja dosyć długo nie byłem w stanie się zdecydować, czy jest to samochód zawieszony twardo czy miękko, bo w zasadzie zachowuje się to dobrze w obu przypadkach. To znaczy, kiedy przejeżdżamy przez próg zwalniający, to samochód nie nurkuje tak dziobem, jakby miał za chwilę zaryć i urwać sobie zderzak, a jednocześnie, kiedy przejeżdżamy przez drobne nierówności, jest dosyć głośno, ale samochód nie jest niekomfortowy, więc wydaje mi się, że tutaj konstruktorzy znaleźli w miarę dobre rozwiązanie, dobry kompromis, który sprawia, że tym samochodem jeździmy zarówno wyraźnie tak komfortowo, ale kiedy trzeba, nie jest on taki kołyszący się na boki. Natomiast jeśli chodzi o skrzynię biegów, no cóż, no jest to skrzynia CVT bezstopniowa i w sytuacjach, kiedy musimy na tutaj przy pomocy łopatek zmienić ten wirtualny bieg, to wtedy ta zmiana odbywa się naprawdę bardzo szybko. Tutaj CVT sprawdza się bardzo dobrze, ale jeśli chodzi o taką jazdę bardziej dynamiczną, to wtedy okazuje się, że każde głębsze naciśnięcie pedału gazu, jak jedziemy na przykład jakąś zawiłą drogą i mamy kawałki proste, zakręty i co chwilę musimy docisnąć gaz i zwolnić, docisnąć i zwolnić. I w tym momencie nie ma takiego efektu, to znaczy możemy zablokować tę skrzynię biegów na którymś biegu wirtualnym i wtedy jeździmy tak w miarę ok. Natomiast jeśli jeździmy zwykle w trybie drive, to co chwilę będziemy mieli taką wędrówkę wskazówki na obrotomierzu. Góra, dół, góra, dół, bo ona za każdym razem obliczy, że teraz na przykład 4000 obrotów to jest najlepsza opcja, więc z 1000 leci do 4, po chwili znów zjeżdża i znów leci do 4 i zjeżdża. Jak jeździmy z standardowymi skrzyniami biegów, czy klasycznymi, czy dwusprzęgłowymi, czy manualnymi, no to wtedy przy każdym dociśnięciu silnik dostaje dodatkowego obciążenia, ale my albo redukujemy, bo chcemy, albo po prostu czekamy, aż silnik powolutku wyciągnie nas na taką prędkość, jaka nas interesuje. A tutaj jest wariactwo na lewej tarczy, bo obroty skaczą co chwilę, góra, dół. Nie jest to zbyt, może nie powiem, że nieprzyjemne, ale to wymaga przyzwyczajenia i szczerze powiedziawszy, nie chciałbym się do tego przyzwyczaić. Koksu pyta, jak silne jest odzyskiwanie energii przy hamowaniu? Może rozumiem to pytanie tak, jak silne jest odzyskiwanie energii, kiedy zdejmę nogę z gazu? Bo wtedy niektóre samochody elektryczne szczególnie mają tendencję do mocnego hamowania. W tym przypadku, jeśli zdejmiemy nogę z gazu, to nic specjalnie szczególnego się nie dzieje, ten samochód po prostu toczy się dalej, więc jest dobrze. Natomiast w sytuacjach, w których chcielibyśmy, aby samochód odzyskiwał więcej energii, przykładowo kiedy zjeżdżamy w dół i nie chcemy przegrzewać hamulców, wtedy przykładowo w Toyocie Prius mamy, prawda, specjalny tryb skrzyni biegów B jak brake i wtedy jest wyraźne hamowanie. Natomiast w tym przypadku nie ma tej opcji brake. Możemy zamiast tego po prostu przestawić skrzynię w tryb manualny i włączyć łopatką pod kierownicą odpowiednio niski bieg, aby obroty wbiły się to na tyle wysoko, aby było odpowiednie odzyskiwanie energii i odpowiednie hamowanie. Maciej pyta na Autocentrum, czy miejsca jest tyle samo co w RAV4, bo to ta sama płyta. Płyta owszem ta sama, ale niestety mam wrażenie, że miejsca jest trochę mniej. Być może wersja niehybrydowa będzie miała więcej miejsca, być może wersja hybrydowa jest tak zrobiona, że przesunięte są delikatnie fotele do przodu przez to, że tutaj, znaczy ta kanapa, przez to, że tutaj pod spodem musiały się zmieścić baterie. Tak czy inaczej, jak widzieliście zresztą w teście dwumetrowca, miejsca jest wyraźnie mniej niż w RAV4.
Rawa Blues pyta, jaki jest rozkład masy przód-tył? To jest dobre pytanie. Znaczy, nie udało mi się w ogóle odpowiedzi na niego znaleźć w materiałach prasowych. Może źle szukałem, ale z tego, co sam odczuwam w zakręcie, a w zakręcie jest co poczuć, dlatego że to jest ciężki samochód, 1900 kg waży Lexus NX. Dzień dobry, piesku. Lexus NX. I ta masa ucieka na zewnątrz zakrętu, jeśli jedziemy szybciej, bardzo równomiernie, więc rozkład jest jak najbardziej poprawny, chociaż tej masy jest trochę, bo z przodu mamy, prawda, silnik spalinowy, dwa elektryczne, tu na tym poziomie mniej więcej mamy masę baterii, no i z tyłu mamy kolejny silnik. Warto też zwrócić uwagę na to, że mamy masę maksymalną 2395 kg, czyli 390 kg maksymalnie możemy tym samochodem przewieźć, co oznacza, że jak do środka wsiądzie 5 osób, włoży parę walizek, to prawdopodobnie będzie to już zbyt wiele. Pekulka 4 pyta, jak przedstawia się system audio w tym modelu. Przede wszystkim system audio nie jest w tym modelu akurat sygnowany przez jakąś konkretną markę. Mamy tu tylko oznaczenie jakiś P10663, jest symbol Gracenote, jest system Dolby Digital, ale marki żadnej tu nie ma. Ani na drzwiach, na głośnikach, ale tutaj z przodu, tutaj widzę, że też nie ma. A więc nazwijmy to, że jest to system marki Toyota czy Lexus, jak tam wolicie. Natomiast po włożeniu pendrive'a tutaj są dwa wyjścia USB. Momentalnie system łapie tutaj, że źródło, możemy pokazać, jak te źródła działają. Wychodzimy do menu, wychodzimy do audio, źródło i tutaj widać, że są różnego rodzaju źródła i wykrywa właśnie jeden z dwóch USB i po przejściu możemy słuchać muzyki. I proszę bardzo. Gdzieś tam na ostatnich 5 może poziomach głośności słychać, że są delikatne wibracje. Też tonów niskich nie było jakoś zbyt wiele, ale szczerze powiedziawszy, jeśli chodzi o średnie i wysokie, to brzmi to całkiem nieźle. Poza tym możemy oczywiście to wszystko sobie wyregulować. Tutaj przechodzimy do ustawień. Ustawienia dźwięku i w ustawieniach dźwięku możemy tutaj, jak widać, możemy regulować osobno tony wysokie, średnie, niskie, więc możemy na przykład wszystko ustawić na zero i posłuchać tego w wersji takiej naturalnej. I teraz możemy jeszcze przestawić niskie tony na maksa albo w dół. Zobaczymy. No, przesunięcie w lewo było złym pomysłem, natomiast na dobrą sprawę przesunięcie w prawo też było średnio dobrym pomysłem, bo mniej więcej tak ze 3 podziałki w prawo jeszcze to jako tako gra. Ale jak przesuniemy dalej, to ostatnie szczególnie, już słychać, że niskie częstotliwości troszkę przesterowują te głośniki. Także system całkiem niezły, pod warunkiem, że nie słuchamy na maksa i nie przestawiamy niskich tonów na najbardziej do góry, a chciałoby się, dlatego że tych niskich tonów trochę tutaj w takim ustawieniu wyjściowym brakuje. Jeszcze w ramach własnej inwencji proponuję test dyskotykowy, a więc dajemy muzykę na maksa, zamykamy szyby i zobaczymy, czy wszyscy będą się oglądać.